tej chwili w szkole podstawowej dla dorosłych, która funkcjonuje w ósemce przy Bogusława X, uczy się 12 osób. Są to uczniowie wyłącznie klasy ósmej. Są to uczniowie, którzy teoretycznie do 31 sierpnia tego roku powinni tą edukację swoją zakończyć. Nie mam sygnałów, żeby były jakiekolwiek trudności po pierwszym semestrze i zagrożenia, że ktoś tej szkoły nie ukończy w terminie. Dlatego miasto zaczęło rozważać decyzję o likwidacji szkoły podstawowej dla dorosłych. Dodatkowo koszty jej utrzymania to 220 tysięcy złotych rocznie. Patrząc na to, że to jest malutka grupa uczniów, to jest to bardzo duży koszt, nieporównywalny z innymi szkołami podstawowymi, jakie prowadzimy. No i tak jak mówię, dodatkowym takim elementem, który nas jakby na tą drogę likwidacyjną naprowadził, jest była likwidacja ochotniczego chówca pracy, o czym nie wiedzieliśmy, nie dostawaliśmy sygnałów na etapie tworzenia tejże szkoły, że nagle ochotniczy chówiec pracy przestanie funkcjonować, tym bardziej, że był prowadzony nabór. Podczas dzisiejszej Komisji Oświaty i Kultury radna Karolina Szarłata-Woźniak wyraziła swoje wątpliwości co do zasadności likwidacji szkoły. Jako argument za likwidacją padły takie stwierdzenia, że jest to klasa tylko ósma i w przypadku ukończenia tej klasy ósmej nie prowadziłoby się dalej naboru. Znaczy, ja uważam, że na tę chwilę nie mamy jeszcze informacji, czy będą chętni, aby w przyszłym roku szkolnym kontynuować naukę w szkole podstawowej dla dorosłych i czy tacy chętni się znajdą. Tak? Na tą informację czekam również do sesji. Jako kolejny argument są podane koszta 220 tysięcy rocznie dla 12 uczniów. Ja uważam, że na oświacie nie należy oszczędzać. Gdyby jednak znaleźli się chętni, aby do takiej szkoły uczęszczać, Ilona Gręta-Zwójtowicz nie wyklucza być może utworzenia klasy dla takich uczniów. Z całego grona tej 12-osobowej grupy uczniów szkoły podstawowej dla dorosłych, tylko jedna osoba tam jest osobą pełnoletnią. Pozostałe osoby są niepełnoletnie, spokojnie mogłyby kontynuować w swoich jednostkach macierzystych względem obwodu edukację. Jednocześnie prezydent uspokaja, że żaden nauczyciel pracujący w szkole podstawowej dla dorosłych nie straci pracy. Wszyscy ci nauczyciele pracują w pełnych wymiarach etatu w szkole podstawowej numer 8, w której się zresztą mieści i ma siedzibę szkoła podstawowa dla dorosłych.